Witam was w nowym filmie. Otwieram Monstera. To jest słomka wielokrotnego użytku. Dlatego, że będziemy dzisiaj otwierać paczki PR-owe. Jest ich sporo, więc ja tutaj muszę w międzyczasie się wspomagać. Ale właśnie mamy ich dużo, więc może przejdźmy od razu od samego początku, co mam tutaj na wierzchu. Bo mam też jedną taką ogromną pakę i nie mam pojęcia, co to jest. Ale pierwsza paczka jest, jak już widzę, od Koi. To jest marka polska, pielęgnacyjna. I tutaj jest napisane, przysłamy ci nasze nowości. Jeśli chcesz podzielić się ze swoimi czytelnikami, przysłamy kod rabatowy na 10% nowości Koi. Więc jeżeli chcecie, tutaj macie kod. I zobaczmy, znaczy, wiecie, ja tu mogłabym teraz udawać zaskoczoną, ale ja obserwuję Koi na Instagramie i wiem, jakie to są nowości, ale udajmy, że nie wiem. Więc co to może być? Okej, mamy pudełeczko. Otwieram. I słuchajcie, mamy coś, co oczywiście mnie bardziej ciekawi, czyli krem nawilżający, wygładzający z kwasem hialuronowym, awokado i witaminą E. I na razie nie będę otwierać, ale na pewno przetestuję, bo mój taki all time favorite to jest właśnie krem do twarzy, to jest krem z Koi, który niestety jest już niedostępny. Story of my life. Ale może to będzie bardzo dobry zamiennik, więc oczywiście przetestuję, jak tylko skończy mi się to, co teraz używam. I jest tutaj jeszcze eliksir nawilżający. Jak widzę, on jest gęsty. Tu powiem wam, że tu jestem zaskoczona. Wiedziałam, że będzie ten krem, ale wydawało mi się, że wcześniej właśnie jak widziałam ten eliksir, to jest to coś, co było już wcześniej, bo wcześniej już Koi miało taki produkt w swojej ofercie, ale tutaj widzę, że jednak jest to trochę coś innego. Roślinne komórki macierzyste, peptydy i kwas hialuronowy. Więc tego oczywiście też jestem ciekawa i też będę testować, więc Koi, bardzo dziękuję za paczkę. Idziemy dalej, to najdłużej czekało. I to już otworzyłam, dlatego że miałam otwierać, a nie sądziłam, że to będzie już tak na wierzchu. Ale co tutaj jest napisane? Kolekcja Origins Blooming Bold Collection obejmuje w każdej tubce 12 kwiatów o właściwościach odżywczych, które nadają skórze ust gładkości i miękkości. Czyli mam tutaj gwozd kwiatowy, kruszone kwiaty i olejki kwiatowe i jeszcze miód z polnych kwiatów i lawendy. Pomadki Bloom Gold dostępne są w 24 odcieniach, balsamy do ust Blooming Sheer w 8. Czyli mamy tutaj po prostu produkty do ust marki Origins, które wyglądają tak. Jak widzicie, mam ich tutaj sporo. Do jednej pomadki dorwał się już misiu i nie zauważyłam, więc ta jest trochę pogryziona. Ale zobaczmy, więc tutaj mamy chyba te balsamy. Zobacz o sobie może ten kolorek. To jest numer 06 Fuchsia Fields. I to jest, jak widzicie, taki ciemny. A to zobaczcie, czy jest jakiś jaśniejszy. Czekajcie. Tu mamy taki beżowy typowo. Honey Blush 03. I jak on wygląda. Okej, więc jak widzicie, no to jest taki balsam, czy on daje taki niewielki pigment, ale bardzo ładny. Więc to już sobie wsadzam sobie do mojej szuflady. Będę testować, dam wam znać. Nie chcę słuchować wszystkich, dlatego że na pewno coś tam oddam wam. Ale tutaj mam właśnie od niej 04 Petal Blush. I zobaczmy. O kurczę, ale one są właśnie takie mega kremowe i to nie będzie już matowe wykończenie, z tego co rozumiem. Raczej nie, to jest po prostu matowa, to jest po prostu pomadka, ale nie matowa. Bardzo podoba mi się kolor, więc ten też tutaj sobie wsadzam do szuflady i będę testować, a tutaj na pewno coś trafi do was. Pewnie niedługo jakieś rozdanie zrobię, więc dam wam znać. I Origins, bardzo dziękuję, będę testować i dam znać. A jeżeli jesteśmy przy pomadkach, to mamy Paezę i właśnie nowe pomadki Best Friend, tak mi się wydaje, o których mówiłam, tak, o których mówiłam wam w nowościach kosmetycznych. Cześć, dla wielu osób pomadki są synonimem kobiecości, dodają odwagi, podbijają kolor tęczówki i są zwieńczeniem każdego makijażu. Dlatego właśnie nasza nowa pomadka otrzymała nazwę Best Friend, ponieważ jest najlepszą przyjaciółką każdej kobiety. Jesteśmy pewni, że się polubicie. Dobra, i mamy tutaj właśnie cztery odcienie. Jest Alina. A, bo są imiona, a Best Friend, ale fajny pomysł. Alina, Klaudia, Vicky i Tess. Pomadka wpłynie o długotrwałym efekcie, zawiera aktywny składnik Lip Perfection, ekstrakt z organicznych kiełków gorczycy, który zapewnia efekt na pełniejszych ust, nawilżenie i wygładzenie. Jest to pomadka matowa, czyli mamy Klaudię, Vicky, Alinę i Tess.
No i chyba jednak najbardziej do mnie przemawia ten kolor, więc zesłoczujmy. Wygląda tak, to jest taka typowo cienka konsystencja, ale nie jakoś mocno płynna, to nie jest coś jak nabla. No zobaczymy, kolor wydaje się być ładny, chociaż nie wiem, czy nie jest troszeczkę dla mojej karnacji za ciepły. W porównaniu na przykład właśnie do tego Origins, ładnie pachnie. No. Dobra, więc tak wyglądają te pomadeczki. Ja od razu w międzyczasie będę się czyścić, żeby zaraz nie okazało się, że wszystko, całe pomadki będą na moich ciuchach. Na kombinezonie dokładnie, to jest kombinezon. Dobra, i pierwszy raz dostałam też paczuszkę od marki Kiehl's. To bardzo mnie cieszy i ekscytuje, bo nigdy też wcześniej nie testowałam w ogóle produktów marki Kiehl's. Mamy tutaj misia, który cały czas obserwuje, czy będzie coś dla niego. I co tu mamy? O, dostałam notes. Haha. Wejdzie? Patrzcie, jaki taki naturalny. Spoko. Fajne. Ja bardzo dużo rzeczy notuję, szczególnie jeżeli chodzi o pomysły na filmy, więc na pewno mi się przyda. I dostałam krem Ultra Facial Cream, który wygląda tak, pozostawia go skórę gładką, miękką i nawilżoną. Dzięki lekkiej konsystencji i łatwo przyswajalnej formule idealnie nadaje się do codziennego użytku. Czyli to jest, ma być taki lekki, nawilżający krem na dzień, który ma nawilżać przez 24 godziny. Nigdy nie noszę makijażu przez 24 godziny i też nie ma nigdy czegoś takiego, że przez 24 godziny nie myję twarzy. Ale no pewnie będzie to fajny krem nawilżający na co dzień, więc będę testować i dam Wam znać. Kiehl's, dziękuję bardzo za paczkę. Dalej mamy Hulu i tutaj już tak lekko podejrzałam, co to jest, ale ja też widziałam wcześniej, dziewczyny na Instagramie właśnie pokazywały, że to są nowe gąbeczki. I to, co już mi się na wstępie podoba, to oczywiście kolory tych gąbek. Już Wam pokazuję. Droga Marto, miło nam poinformować, że jesteś jedną z pierwszych osób, które przedpremierowo mają okazję poznać nasze Hulu Sponges w czterech iście wiosennych, miętowo-zielonych kolorach, dodatkowo różniące się stopniem sprężystości, poczynając od najjaśniejszej do najciemniejszej. Sprężystość gumeczki bardzo delikatnie wzrasta, dzięki czemu na pewno wybierzesz swoją ulubioną. Super! Super! Sprawdźmy to. O jajce, tu są nawet coś słodkiego. Ugh. Dobra, więc tak wygląda opakowanie. No i zobaczmy. Biorę tą najciemniejszą i najjaśniejszą. Misiu jak zobaczył, to już o, to jest okrągłe. I faktycznie czuję różnicę. Ta jest najbardziej miękka, więc ja oczywiście, ja lubię bardzo mocno miękkie gąbki. Więc na pewno przetestuję sobie tą najjaśniejszą. I zobaczymy, jak się będzie sprawdzać, bo nigdy nie miałam wcześniej gąbek Hulu. Też wydaje mi się, że Hulu nigdy wcześniej gąbek nie miało, więc bardzo dziękuję za przesyłkę. Będzie testowany, chyba znowu muszę nagrać film z... Boże, wiecie co? Powiem Wam tak, że ja bardzo rzadko nagrywam taki film, taki... nazywa się to Chatty Get Ready With Me, czyli żebyśmy sobie o czymś pogadali, ale od razu testowali kosmetyki. I myślę, że mogłabym coś takiego zrobić właśnie z tymi nowościami, które tutaj otwieram. Może akurat Wam się to spodoba. Recibo! To już było tak dawno, że ja już zdążyłam to podejrzeć i widziałam też to na Instagramie, więc musicie mi wybaczyć, że to nie będzie dla mnie zaskoczeniem. Ale jest to mega ekscytująca rzecz, bo to jest pierwszy żel do mycia twarzy marki Recibo. I ja tu właśnie dostałam i ten żel, i dostałam ręczniczek. Ja mam osobny ręczniczek do mycia twarzy, więc na pewno ten mi się przyda. I tutaj mam też karteczkę. Cześć, przedstawiam Ci najnowszy kosmetyk Recibo, naturalny żel myjący do twarzy z ekstraktem z broskwini. Wiem, że czekało na niego mnóstwo klientek, dlatego był dla mnie priorytetem wśród kosmetyków oczyszczających, nad którymi pracuję. I ten żel ma bardzo dobrze oczyszczać skórę, ale jej nie podrażniać, nie wysuszać, nie zostawiać takiej skóry, że aż ona skrzeczy, kiedy zmyjecie ten żel, więc koniecznie nie mogę się doczekać, aż zużyję już te żele, które mam, żeby móc właśnie go przetestować, bo jak wiecie, ja jeżeli chodzi o stricte o pielęgnację, staram się nie otwierać miliona rzeczy, bo jednak próbuję wszystko po kolei zużywać, więc mam nadzieję, że niedługo skończy mi się to, co mam i będę mogła go przetestować, więc Recibo, bardzo mocno gratuluję nowego produktu, trzymam kciuki i bardzo dziękuję za paczkę. Kolejna paczka, w sumie dwie paczki są z Eveline, do jednej już wsadziłam ręce i wyciągnęłam dwie rzeczy, bo musiałam to przetestować, nie mogłam wytrzymać, ale to jest paczka, którą właśnie dostałam wczoraj i jeszcze tutaj nic nie otwierałam, więc nie wiem, co tutaj jest.
Widzę, że mamy kolorówkę i pielęgnację, to tam bardzo dużo maseczek i właśnie w tamtej poprzedniej paczce też, czyli to co mnie ciekawi z tych masek. To tutaj jest maska, słuchajcie, brokatowa. Coś na wzór Glam Glow, ale właśnie w jednorazowym opakowaniu, więc fajnie. Mamy oczywiście takie standardowe maski nawilżające, kolejna maska glitterowa i to jest maseczka wygładzająca, więc jestem ciekawa, czy ten brokat nie będzie podrażniał skóry, bo to na przykład zawsze mnie bardzo zastanawiało. Coś ciekawego to są te takie maseczki, które puchną i macie takie buzie a la bąbelki. Jedna jest oczyszczająca, druga jest nawilżająca, więc to też chętnie przetestuję. Dostałam też płatki pod oczy i dzisiaj ich używałam. I faktycznie skóra była taka mocniej nawilżona. To jest, są płatki przeciwzmarszczkowe, no ale po płatkach po jednym razie nie ma szans, żeby był efekt, ale skóra była taka bardziej napięta i intensywnie regenerująca przeciwzmarszczkowa maska w płachcie. I powiem wam, że właśnie przez to, że tyle teraz ostatnio dostałam tych masek w płachcie, powoli się do nich przekonuję, ale pod tym kątem, że kiedy używam właśnie tych masek, zawsze biorę sobie ten roller i jeszcze sobie jeżdżę po twarzy, żeby ta maska lepiej weszła w skórę, gdzie w przypadku takich masek, gdzie nie mam w płachcie, nie mogę tego robić. Więc pod tym kątem bardzo je lubię. Dostałam też oczywiście kolejną odżywkę Eveline 8 w 1. W jednym niestety robię paznokcie w salonie, więc no nie będę tego używać, ale kiedyś używałam i to była moja ulubiona odżywka, używam cały czas. Coś mega ekscytującego, czyli pomady do brwi z Eveline i w tamtej paczce też dostałam, więc nie wiem, czy to są paczki z dwóch innych miejsc, że się te produkty dublują. Nie wiem, ale na pewno przetestuję, bo mówiłam też o tym w nowościach kosmetycznych. Płynne rozświetlacze, tusz do rzęs kolejny, też jestem ciekawa. I jeszcze z pielęgnacji dostałam właśnie dwa nowe produkty. Tu coś jeszcze jest, ale nie wiem co to jest. Ach, o fajnie, dobra, zaraz wam powiem co to jest. Dostałam jeszcze multifunkcyjny korygujący krem do ciała Brazilian Body CC. I to jest 9 w 1, czyli to jest każdy rodzaj karnacji, to jest taki balsam brązujący. I jeszcze luksusowy złoty rozświetlacz do ciała. Nie musicie mi dwa razy mówić, że jest to rozświetlacz do ciała. Tak, średnio mam outfit na takie rzeczy. Nie wiem, czy ja mogę, może w razie co na tutaj psiknę. Okej, okay, psika się coś takiego. I rozcieracie. I co? Okej, okay, i on ma po prostu takie złote drobinki, ale one są bardzo subtelne. Praktycznie musicie faktycznie się przypatrzeć, żeby to zobaczyć. Czekajcie, nałożę więcej tutaj. Widzicie? Czyli to jest taki suchy olejek i w środku macie odrobinkę brokatu, więc to nie jest jakoś mocno rozświetlające, to nie jest coś a la Fenty i tak dalej, ale brokat widać. Tylko nie powiedziałam, że to jest rozświetlacz. Bardziej taki olejek. I tutaj mam nową paletkę. Dobra, otworzę. Czy ja mam gdzieś nożyczki? Halo, przepraszam. I tu jeszcze mam, słuchajcie, nową paletkę Modern Glam. Ja już jej sobie raz użyłam, bo dostałam właśnie w tej wcześniejszej paczce. Tak ta paletka wygląda. I ona w ogóle, powiem wam, że bardzo kojarzy mi się z Norwiną z Anastazji. Nie sądzicie? Podobne klimaty, nie? I użyłam, bardzo fajnie mi się pracowało z tymi cieniami, ale jeszcze no miałam ją na oczach tylko jeden raz, więc zdecydowanie muszę jej częściej poużywać, ale też dostałam te rozświetlacze, te nowe, o nich też wam już wcześniej mówiłam i powiem wam, że kurczę, fajne są, testowałam ten Gentle Gold w numerze 02, myślałam, że będzie za ciemny, ale nie jest, zobaczcie, tak wygląda na palcu i tak wygląda tutaj. I no zobaczcie, tutaj też bym powiedziała, że jest za ciemne, ale pokażę wam w filmie, gdzie będę nagrywać, gdzie powiem wam, co warto kupić na promce w Rossmanie. Nie wiem, który film pójdzie pierwszy, czy ten, czy tamten, wydaje mi się, że tamten. To tam będę go miała na twarzy, bo chcę użyć kosmetyków, które będę wam polecać, więc tam będziecie mogły zobaczyć, jak to wygląda. No dzisiaj już mam rozświetlacz, więc nie chcę nakładać. I to jest ta pierwsza paczka. I w tej drugiej paczce było więcej rzeczy, bo mamy tutaj więcej odżywek. I w ogóle zobaczcie, tutaj mamy 8 w 1 Sensitive. Czyli ona powinna być jeszcze lepsza dla osób, które jednak miały problemy z tą 8 w 1, bo tu jest napisane, że to ona jest naturalnym utwardzaczem, więc może jeżeli ta wam nie podchodziła, to ta będzie lepsza. I tu mamy jeszcze Extreme Growth, czyli odżywka proteinowa plus baza pod lakier. Przetestowałabym, ale niestety nie mam jak. Dam mojej mamie może i moja mama może przetestuje.
Więc tutaj mam masę różnych maseczek, znowu te brokatowe, znowu jak nawilżające. Więc fajnie, że w ogóle Eveline wychodzi teraz z tyloma maskami, bo nie wydaje mi się, żeby oni wcześniej mieli aż tyle, no zobaczcie. Jeszcze. O, dostałam więcej tych, fajnie, będę je testować. I tutaj to, więc to sobie tu odłożę. I co mamy tutaj jeszcze z rzeczy, które Wam wcześniej nie pokazywałam? W ogóle bardzo dziękuję Eveline za pakowanie tych rzeczy w ten sposób, bo to jest genialne. Przez to nawet jeżeli się wyleje, to tutaj się nic nie stanie i ten żel, nie, to nie jest żel, to jest hialuronowy płyn micelarny, mam tutaj na toalecie, widzicie, już mi się kończy, więc idealnie używam go po prostu tutaj za każdym razem, kiedy coś muszę sobie zetrzeć z ręki albo coś poprawić wokół oczu, bardzo fajnie się do tego sprawdza. Używam teraz też tego z Eveline płynu micelarnego, tego czarnego i też pięknie zmywa makijaż, więc jeżeli się zastanawiałyście, to polecam. Więc oczywiście Eveline, bardzo dziękuję za obie przesyłki i teraz słuchajcie, ściągam dlatego tą paczkę, dlatego że słuchajcie, dostałam dzisiaj coś takiego, to jest ogromne, bo to jest w ogóle, patrzcie, stąd dotąd. Okej, słuchajcie, naprawdę nie wiem, co to jest. To znaczy, ja widzę, co to jest. To jest bukiet Kat Von D. O kurczę, nigdy nie dostałam nic wcześniej od Kat Von D. Go big or go home. I to jest maskara. O, to jest napisane, że jest piękna. To ja. Z ogromną radością przesyłamy Ci bukiet słoneczników, by świętować premierę naszej nowej wegańskiej maskary Go Big or Go Home i celebrować osobowości takie jak Ty, które ucieleśniają odwagę i pewność siebie każdego dnia. Go Big or Go Home to maskara, która zapewnia trwałość, odporność na rozmazywanie, brak osypywania do momentu, aż wrócisz do domu. Możesz pożegnać sztuczne rzęsy, formułę jest wypełnioną roślinnymi składnikami, takimi jak olej słonecznikowy i oliwa z oliwek i jest bardzo mocno pigmentowana, by zapewnić intensywną czerwień. Czerń. Okej. Więc tutaj mamy... Jak ja mam to wyciągnąć? Czekajcie, ale tutaj mam... O ja cię, nawet dostałam dwie. Jak słodko. Dobra, ja później się zastanowię, jak mam to wyciągnąć z tego kartonu. Więc to sobie postawię na razie. Ja, jakbym wiedziała, to bym to najpierw otworzyła i sobie tam postawiła w tle to. Ej. Dobra, ogarnę to zaraz. Dobra, ale zajmijmy się już produktami. Dobrze, że zaraz kończę, bo tutaj misiaki nie wiedzą, gdzie mają stanąć. Misiu, niestety nie wejdziesz już do pokoju. Poszedłeś sobie i nie wejdziesz już. No, trudno. Okej, i to jest właśnie maskara, którą widziałam właśnie na tych dniach otwartych z Sephory. Zobaczcie, w ogóle jaka jest ogromna. Czekajcie, porównałam ją do innej maskary. Tutaj mamy chociażby Bourjois Volume Reveal. Widzicie? Jakaś taka gruba. I właśnie dziewczyna, która stała na stoisku Kat Von D, w ogóle miała przepiękny makijaż. Jak ja ją zobaczyłam, to w mojej głowie się zrobiło tak. Bo miała rozświetlać właśnie z tej nowej kolekcji Kat Von D, gdzie macie, on będzie na tej sekcji z podróżnymi rzeczami. Tam jest róż i taki rozświetlacz, on jest bardzo brokatowy i ona miała go nałożonego tu i miała tu i miała jeszcze piegi zrobione. Tak pięknego makijażu na żywo dawno nie widziałam. Aż musiałam, w ogóle ja rzadko mówię komplementy, ale słuchajcie, powiedziałam, że ma piękny makijaż, bo nie mogłam wytrzymać. Plushi. Plushi teraz się bawi w bąbelki. I to jest właśnie maskara pogrubiająca i mówiła nam na tych dniach otwartych, że to jest taka maskara, która przez cały dzień nie sprawia czegoś takiego, że te rzęsy są takie sztywne, tylko one są cały czas mięciutkie, przez to, że mają tą oliwkę, oliwę i olej ze słoneczników, ona ma odżywiać też rzęsy, więc też jestem mega ciekawa tej maskary, na pewno będę ją testować i Kat Von D, bardzo dziękuję za paczkę. I to już jest też, słuchajcie, wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że się napiliście, więc jeżeli coś tam jedliście, piliście smacznego i na zdrowie. A ja już będę kończyć. Oczywiście piszcie, co z tego najbardziej Was interesuje, czy nagrywamy ten taki chat i get ready with me. Dawajcie znać, bo dawno też żadnego chat, get ready with me, nie chat, get ready with me żadnego dawno nie było, więc piszcie co myślicie, a ja już będę kończyć. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego dnia i widzimy się niedługo. Do zobaczenia, pa!